Siema, witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Krzywy, moi drodzy. Czas porozmawiać sobie o wczorajszym meczu wygranym 3-0 z Szeryfem Tiraspol. Zanim jednak do tego przejdę, przypomnę o tym, co jest w opisie, Instagram, grupa na fejsie, także mój Twitter oraz mój TikTok. Zachęcam, żeby tam zaglądać. No i co, chyba możemy lecieć. Będę jeszcze wdzięczny, bardzo będę wdzięczny za łapy w górę, moi drodzy. Będę niesamowicie ukontentowany, jeżeli będziecie klikać właśnie łapki w górę, a także subskrypcje, wielkie dzięki. Dobra, postaram się najkrócej, jak się tylko da, omówić to spotkanie, bo naprawdę niewiele się działo, ale kilka rzeczy można sobie wyłowić. Pierwsze, co chciałem zauważyć, to fakt, że nie wiem po co. Nie rozumiem, dlaczego w tym meczu od pierwszej minuty do ostatniej zresztą zagrał Dawid De Gea. Kurczę, no dajmy w końcu pograć temu Dubravce. Jeszcze tylko się upewniam w tym momencie, czy on na pewno był na ławce, żeby teraz jakieś głupoty tutaj wam nie strzelić. Nie, no był na ławce normalnie. Więc nie rozumiem, dlaczego Dubravka nie mógł dostać swojej szansy. Ach, no nic, no to mnie troszeczkę boli. I ogólnie spodziewałem się troszkę większej rotacji. Dotychczas na wszelkie mecze, jakie dotychczas były, Erik ten Hag wychodzi naprawdę praktycznie żelazną jedenastką, praktycznie tą samą, tam z małymi zmianami powiedzmy. I to też jest zrozumiałe, on ledwo przyszedł do tego klubu i on musi w jak największej liczbie meczów daną jedenastką domyślną wychodzić, żeby to się jak najbardziej zgrywało. I to jest okej, rozumiem, podejrzewam i taką mam przynajmniej nadzieję, że przynajmniej jak przyjdą mecze Pucharu Ligi czy też Pucharu Anglii, no to, że wtedy tam młodzież naprawdę dostanie więcej szans. Nie wiem, taki Iqbal dostanie szansę, nie wiem. Znaczy to młodzież nie jest, ale Van de Beek, żeby dostał szansę też od pierwszej minuty. No nie wiem, żeby też no, Garnacho częściej grał, Pelistri. No te nazwiska głównie tutaj bym podkreślił. Williams też chociażby. O, jestem ciekaw, jakby się Williams tutaj pod ten hakiem spisywał, aczkolwiek on też chyba ma jeszcze jakąś kontuzję, przynajmniej tak flash score nawet teraz sugeruje. Tak więc no, to jest to coś, do czego bym się przyczepił, bo uważam, że Dawid De Gea, kurczę, no niepotrzebnie wystąpił w tym meczu. Trzeba też dać się wykazać zmiennikom, tym bardziej, że no raczej wiedzieliśmy, że tutaj Sheriff nie będzie jakoś bardzo zagrażał naszej bramce. Co dalej chciałbym powiedzieć o samym meczu? No mecz był faktycznie dość nudnawy, niewiele się działo, United tempa nie forsowało. I co spowodowało, że tego tempa nie musiało forsować? Przede wszystkim pierwsza połowa, no to powiedzmy szczerze, że chcieli rozegrać to w miarę po swojej myśli, czyli na spokojnie jakąś bramkę strzelić. Szanse nawet były, Ronaldo był bliski, tylko że no tam ostatecznie to obrońca nabił swojego bramkarza, nie Ronaldo strzelał. A ponadto bardzo mocno ten mecz uratowała bramka Dalot w pierwszej połowie. Gdyby ona nie padła, to druga połowa byłaby na większej spinie według mnie i dopiero wtedy zobaczylibyśmy jakieś bardziej szaleńcze ataki, im bliżej końca meczu by było, tak jak to było z Omonią Nikozja. Tutaj ta bramka spowodowała, że taki luz się według mnie wkradł w szeregi zawodników United i oni tym bardziej po prostu grali swoją piłkę, wiedząc, że o zagrożenie za bardzo nie ma co się bać ze strony Szeryfa. Przynajmniej ja to tak widziałem. A co? A dlaczego tak mało zagrożenia było tworzonego? Moi drodzy, no Szeryf bronił się praktycznie całą swoją drużyną od mniej więcej 18 metra. Oni zagęszczali wszelkie te przestrzenie, w które próbowali wbiegać zawodnicy United. Czyli wszelkie te półprzestrzenie, wszelkie jakieś puste miejsca, w które mogliby wbiegać piłkarze United, były zapchane piłkarzami Szeryfa. Zwróćcie sobie uwagę, ja tak sobie obserwowałem ten mecz, że w momencie, kiedy ktoś z United miał piłkę mniej więcej na 20 metrze, to nikt do niego nie doskakiwał. Jakby zero pressingu. Dopiero tak po przejściu tych 2 metrów na 18 metr zawodnicy Szeryfa próbowali w jakikolwiek sposób tę piłkę odebrać, więc bardzo ciężko się grało. United mimo wszystko starało się dość mądrze tę piłkę rozgrywać. Może wydaje mi się, że momentami brakowało jakiejś szybszej gry, ale to już możliwe, że się czepiam.
Też ci piłkarze grają kolejny mecz z rzędu i wydaje mi się, że nie chcieli się wypompowywać na takie, a inne spotkanie, tylko raczej dograć to w jak najbardziej spokojnym tempem. Byli, mam wrażenie, że pewni tego, że te mecze rozegrają bardzo dobrze. Słuchajcie, jednak minimalne też zmiany były, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę, bo to nie była taka żelazna, która ten ostatnio miała miejsce. Widzieliśmy Malasję chociażby od pierwszej minuty, a także Garnacho. Najpierw kilka o Malasji, co bym powiedział. Kilka słów o Malasji chciałem powiedzieć. Malasja, okej, występ, aczkolwiek też po wejściu Shaw'a zobaczyliśmy, jak bardzo istotny to jest gość i jak dużo konkretów potrafi dostarczyć po tej lewej stronie. No niestety u Malasji zabrakło mi jakichś konkretów w postaci jakichś groźniejszych podań, takich wejść bardziej z animuszem w tę finalną tercję, która spowodowałaby to, że on będzie miał, nie wiem, że będzie miał tak, nie wiem, dużo miejsca, przestrzeni, żeby jakoś bardziej dośrodkować. Za bardzo mam wrażenie, że czeka na to, co zrobi Garnacho i to jemu zostawiał pole do popisu. Ale nie był to oczywiście zły mecz, a jeżeli chodzi o Garnacho, to jeden z lepszych na boisku. Naprawdę jego gra, taka chęć mogła się podobać, zrobił dużo więcej niż podczas swoich meczów Ligi Europy Sancho. Chociaż chyba Sancho tam jakąś bramkę akurat ma, Garnacho tej bramki nie ma, ale chodzi mi o taki ogólny obraz gry i jakieś, nie wiem, urywanie się, driblingi, jakieś absorbowanie przeciwnika, tego typu rzeczy. Garnacho naprawdę zagrał dobry występ, z tym, że brakowało mi chyba jakichś takich, nie wiem, częstszych rajdów. Oczywiście one były, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy trzeba było jakąś piłkę właśnie przeholować przez niego, to on tego niekoniecznie zawsze robił, ale możliwe, że teraz, nie wiem, mam w głowie jakiś jeden obraz, gdzie on powinien wdać się w dribbling, a tego nie zrobił i to mi przesłania całą perspektywę, patrząc na niego. Dobry Ronaldo, dobry Fernandes, dobry przede wszystkim Eriksen. A kogo ja tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, bo możliwe, że jesteście ciekawi mojego zdania na ten temat, to jest Antony i jego ten obrót, nie? Ja powiem wam szczerze, nie jestem zły w żaden sposób, jakoby on w tym momencie, nie wiem, jakoś marnował czas czy coś w tym stylu. To był w takim okresie meczu, że on próbował chyba jakąś publikę zadbawić i to mu się udało, bo od razu żywsze były trybuny na Old Trafford. I spoko, naprawdę spoko. No, jakby, i co jest najlepsze jeszcze, ja nie zauważyłem tego, ale przygotowując się do tego odcinka, to zauważyłem na The Athletic, tak przynajmniej zauważają tutaj na tej stronie, że gdyby nie te obroty dwa wokół piłki, to nie byłoby możliwe późniejsze podanie przez niego w pole karne chyba do Casemiro, bo ten Casemiro chyba wybiegał. Więc słuchajcie, no przez chwilę jakby niby bezpotrzebny dribbling, sztuczka techniczna, ale jednak on tak zaobserwował swoim zagraniem obrońców, że ci nie zauważyli, że tam ktoś wybiega w pole karne. Nie wiem, musiałbym to jeszcze raz prześledzić, bo nie miałem czasu teraz, żeby prześledzić sobie jeszcze raz wszystkie powtórki, ale ciekawe. Ja trochę jestem zły, że nie dano szans takim zawodnikom jak chociażby Iqbal. Chciałem też wcześniej widzieć Donego van de Beeka. No ale tyle. Cieszę się przynajmniej, że niektórzy odpoczęli, bo istotne było, żeby Dal odpoczął, żeby odpoczął Martinez. Kto jeszcze zszedł w ogóle w trakcie tego meczu, żeby tutaj wam też czegoś nie powiedzieć? No dobrze też, że Antony zszedł chociażby, bo to też istotna kwestia. Casemiro już odpoczął. Może chciałem właśnie wcześniej tego van de Beeka zobaczyć za Fernandesza. Czy mi się van de Beek podobał? Tak, podobał mi się. On pokazuje jakby, że on rozumie tę grę bardzo dobrze i swoje szanse miał, swoje szanse stworzył, bo miał takie jedno genialne podanie. Już teraz nie pamiętam do kogo, bodajże do Rashforda, nie pamiętam. Świetne też wejście Rashforda. Kolejny raz podkreśla, że jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrej formie. A van de Beek z tą szansą po dośrodkowaniu z prawej strony, której nie trafił, ja bym jakoś bardzo nie ganił, bo to była mimo wszystko dość trudna piłka, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze podkreślmy fakt, że gość wraca po kontuzji i no nie jest na co dzień z takimi zagraniami, jakby nie patrzeć, nie? Więc też piłki jeszcze nie czuję aż tak.
i liczę, że Van de Beek będzie częściej wykorzystywany, aczkolwiek spodziewam się, że no zimą już go nie będzie na Old Trafford i odejdzie. Mam nadzieję, że w jego miejsce przyjdzie jakiś napastnik, no albo prawy obrońca, byłoby spoko. Dobra, no i co? To zwycięstwo powoduje, że musimy z Real Sociedad wygrać bodajże minimum 2-0, żeby myśleć o wyjściu z pierwszego miejsca i uniknąć drużyn, które spadają z Ligi Europy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie drużyny spadają z Ligi Europy, to w intrze wczorajszym na piłkarzykach to zasygnalizowaliśmy. Dobra, ja się żegnam z Wami. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać też, co Wy myślicie na temat tego spotkania. Tak chciałem krótko, treściwie. Myślę, że mi się udało. Dobra, na razie. Cześć.